23 lipca, piątek, gdzieś koło Janowca. Grzegorz próbuje lecieć w kierunku Kazimierza Dolnego. Niestety pole jest bardzo nierówne, także ja nie podejmuję się dzisiaj z tego miejsca. I poszedł. Super. Nie, jak tam w górze? No to super. Kazimierz Dolny nad Wisłą, jak perła między wzgórzami, swoistym pięknem nam zabłysnął ryneczkiem z kamienicami. Na środku rynku jest studnia, na kamienicach atyki. Wszystkie budynki w słońcu południa lśnią jak nowiutkie buciki. Piekarni przy rynku pieką w kształcie kogutku bułeczki. Przy kramach kupisz miód i mleko, jabłka, orzechy, porzeczki. Powyżej kościół jest wzniosły, stąd szczerze Bóg miasta strony, a jeszcze wyżej pejzaż podniosły krajobraz wzgórz zielonych. Zjeżdżają w to miejsce ludzie, dla piękna miasta wzgórz ciszy, by oczy nacieszyć po trudzie, nerwy stargane wyciszyć, napoić duszę pejzażem, co jest jak balsam kojący, stanąć przed łąki wielkim ołtarzem, by wchłonąć opar pachnący. Gdzie czas stąd odjechać, bo szkoła, bo dom, bo praca. W sercu będziemy zawsze czekać i znów będziemy tu wracać. Gdzie kameralne zacisze, oaza zdrowia, spokoju. I znowu kartkę zaraz napiszę, szukam wolnego pokoju. Kazimierzu nasz, ty coś w sobie masz, ci zostawią serca, którym szczęście dasz. Kazimierzu nasz, ty coś w sobie masz, ci zostawią serca, którym szczęście dasz. Kazimierzu nasz, ty coś w sobie masz, ci zostawią serca, którym szczęście dasz. Kazimierzu nasz, ty
coś w sobie masz, ci zostawią serca, którym szczęście dasz. Nagramy gospodarza. Dziękuję bardzo za udostępnienie łąki. U góry pani nie ma co robić. Zgadza się. A co zrobić? Ja robiłem, a teraz mi ciągnie ale nie mam. Nie ma czym, a rękami nie da rady. Już nie, siły nie te. No, no to już ładny wiek. Żeby każdy tak z nas miał. Pozdrawiam. Poleciałem nad Kazimierz, zrobiłem dwie rundki. Tak. Nad Kazimierzem, Kazimierz pięknie oświetlony. Pomachali? Machali. Puławy pięknie widać, azoty. Nawet widać elektrownię w Kozienicach. No. Trzeba następnym razem jakieś lądowisko. Także no niestety, Janusz nie polatał. Ze względu na to, że nie znaleźliśmy odpowiedniej łąki dla niego, żeby wystartował na trajce. No, ale dzięki Januszowi udało mi się dzisiaj dolecieć do Kazimierza Dolnego. Także dziękuję bardzo Janusz za dzisiejsze popołudnie. Super, cieszę się, popołudnie. Że się locik udał i myślę, że następnym razem uda nam się razem. Myślę, że pojedziemy do Mięćmierza i stamtąd wystartujemy. Tam są właśnie, jak patrzyłem, ładne łąki i tam gdzie startowali dzisiaj to, inni. No, po urlopie. Dokładnie tak. Pozdrawiam wszystkiego dobrego, pozdrawiam was. Zapraszam do kolejnych spotkań. Cześć wam.